Witajcie, z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Kyokou Suiri. Gdy Kotoko Iwanaga ma 11 lat, zostaje uprowadzona przez yokai, które proszą dziewczynkę, by ta została ich bogiem mądrości. Kotoko zgadza się jednak zapłatą za tę zdolność jest jej prawe oko oraz lewa noga. 4 lata później Iwanaga poznaje Sakuragawę Kuro, który wraz ze swoją dziewczyną odwiedza chorą kuzynkę, która leży w szpitalu. Kotoko oraz Kuro wpadają na siebie ponownie po 2 latach i to wtedy Iwanaga dowiaduje się, że związek Kuro się rozpadł. Dziewczyna, która od lat kocha się w studencie, widzi w tym swoją szansę. Jednak Sakuragawa nie jest zwykłym chłopakiem. Skrywa pewien sekret, który ma związek z tym, co jest codziennością Kotoko. Kyokou Suiri to 12-odcinkowe anime z 2020 roku, będące niepełną adaptacją nowelki oraz mangi autorstwa aż 3 autorek. Pierwszy sezon skupia się na poznaniu głównych bohaterów oraz pokazaniu ich rozwijającej się relacji. Co ciekawe i satysfakcjonujące, akcja po pierwszej walce przenosi się o kolejne 2 lata do przodu, gdzie Kotoko ma już 19 lat i razem z Kurą tworzą parę. Wbrew pozorom nie jest to klasyczny romans. Chłopak zdaje się być niekiedy zmęczony natarczywością swojej dziewczyny oraz jej bezpośrednich, sprośnych żartów, ale kocha ją i widać, że się o nią troszczy. Mimo wszystko to, co najważniejsze w tej serii, to yokai. Yokai, duchy, demony, mononoke i wszelkiego typu zjawy, w tym bóstwa czy bożki. To właśnie im pomagają Kotoko i Sakuragawa. Rozwiązują konflikty, zażegnują spory oraz odkrywają tajemnice, gdyż niektóre sprawy są niezwykle niebezpieczne i krwawe. Anime jest brutalne, nawet bardzo, ale nie przeszkadza to w odbiorze. Nie jest to gore, ale trzeba się liczyć ze sporą ilością krwi. Tytuł ma przyjemną, wciągającą fabułę, śliczną kreskę, dobrą muzykę i ciekawą historię, której dalszy ciąg zasługuje na kolejną ekranizację. Nie ma tutaj denerwujących trójkątów, mimo iż pojawia się postać byłej Kurą, którą o dziwo zaczynamy lubić. Nieczęsto można doświadczyć czegoś podobnego w innych produkcjach. Dla mnie Kyokou Suiri to anime pełne akcji, satysfakcjonującego i ciekawego podejścia do tematyki duchów, a uwielbiam ten motyw w anime, więc gdy zabieram się za podobne pozycje, to oczekuję, że tytuł mnie nie zawiedzie. Minusy serii? Ja ich nie widzę, ale z zasady recenzuję tylko te tytuły, które serdecznie polecam. Jeżeli lubicie yokai, nienachalny, można powiedzieć, że nawet dojrzały romans, krwawe walki, tajemnice i dobrze napisane postacie drugoplanowe, które zapadają w pamięć, to Kyokou Suiri na pewno przypadnie Wam do gustu. Ja czekam na 2. sezon. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!